Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam 9 sekretnych zmian, które przyniosła nam ostatnia ogromna aktualizacja 6.0. Nadszedł sezon 6. Poza wieloma gigabajtami do pobrania, nie mogło się obejść bez wielu nowości i zmian na mapie. Zostaliśmy świadkami tego, jak kostka zebrała się w sobie i wleciała do góry, tym samym zmieniając zalew zdobyczy na dobre. Na widmowych wzgórzach pojawił się też mroczny zamek, a runy postawione przez kostkę zniszczyły wokół siebie teren i rozrzuciły widmowe kostki, po których użycie zamieniały się w duchów. Co ciekawe, w ciągu 2 dni od premiery sezonu 6, Epic 2 razy wyłączyło ten przedmiot z powodu błędów. Poza tym, zaszło jeszcze jednak parę innych większych czy mniejszych zmian, o których nie każdy musiał się dowiedzieć, czy to przez mały druk, czy kompletny brak zapisu o tej zmianie. Ta lista powinna ujawnić wam większość sekretów, o których mogliście nie mieć pojęcia. Zaczynając od mapy, pierwszą zmianą na mojej liście jest pojawienie się nowego, sekretnego bunkra z laboratorium pod kiedyś labiryntem z żywą płotu w płaczącej puszczy. W środku tego bunkra zobaczymy stanowisko pracy, składzik i chyba co najciekawsze, wyrwę. Wygląda na to, że komuś udało się utworzyć samodzielnie przy użyciu tego urządzenia. Dodam też, że cały ten bunkier jest wyslejony w ten sam sposób, co placówka badawcza z wypasionej wyrwy. Do tego, z 4 ze ścian w tym miejscu wyprowadzone są kolejne tunele, jednak na razie nigdzie one nie prowadzą. Ale tutaj nadchodzi kolejna zmiana, ponieważ na płaczącej puszczy pojawiły się 4 nowe, z pozoru niewinne, domki. Ale jeśli zajrzymy do ich piwnic, za ścianami ukrywają się takie same podziemne przejścia, jednak żadne z nich jeszcze nie prowadzi do ciekawego miejsca. Do tego, jeden z tych 4 domków za dodatkową sekretną ścianą w piwnicy skrywa pluszowego misia. To chyba początek kolejnej fabuły i tunelu podziemnego, ale miejmy nadzieję, że będzie ciekawiej niż w 5 sezonie. Kolejną, już 3 zmianą na mapie jest to, że baza złoczyńców przy butnym brzegu się rozpada, ale jest nadal pełna skrzynek. Ten sam los spotkał bazę bohaterów na drugim końcu mapy. Jeśli dobrze pamiętacie 4 sezon, to możecie wiedzieć, że były to prawdopodobnie plany filmowe, które teraz zostały nadzwyczajnie opuszczone, bo produkcja filmu została zakończona. Czwarte miejsce na mojej liście zajmują zmiany w balansie burzy. W Fortnite zmieniono czas skurczania się oraz trwania kręgów burzy od 4 do 9 fazy. Dlatego, zamiast zanudzać was po kolei każdą zmianę w sekundach, pokażę wam całą listę na ekranie. Jak widać, strefy będą teraz pomniejszać się dłużej, ale będą krócej trwać. Te zmiany powinny ułatwić ucieczkę do następnej strefy, a do tego zmniejszyć poziom kampienia w autorskich bazach. Piąta i następna zmiana na mojej liście dotyczy broni. Mam na myśli to, że kotwiczka teraz zamiast 15 użyć ma ich o 5 mniej, czyli 10. I jeszcze większego nerfa doczekała się dubeltówka. Teraz odpowiednio do klasy fioletowej i złotej zdaje maksymalnie 114 lub 120 punktów obrażeń, zamiast 143 lub 150. Poza tym, ze zwykłych trybów usunięto C4, odbijacze, granaty impulsowe, MP5 z tłumikiem oraz LKM-a. Kotwiczka najwyraźniej miała być zamiennikiem odbijaczy. I jest to chyba rekordowa liczba broni przeniesionych do skarbca w jednej aktualizacji. Jednak moim zdaniem na plus. I chętnie pożegnałbym jeszcze P90. Ale wracając, mimo że tej broni nie ma już w normalnych trybach, to wszystkie bronie, które zostały przeniesione do skarbca, czyli usunięte, są teraz dostępne w placu zabaw. A wracając do zmian na mapie, to 7 zmianą na mojej liście jest to, że na zgubnych ziemiach rozpoczął się okres żniw i w polach kukurydzy mogą pojawić się skrzynki. Do tego rozpoczęły się prace odbudowy małej chatki obok tej miejscówki. 8 zmiana za to, a raczej nowość, to struktury 1:1 porozstawione w różnych miejscach na mapie. Wyglądają one jakby były zbudowane przez gracza, ale w środku możemy znaleźć skrzynkę i wyposażenie domowe. W sklepowie za tebie za to jest nowy sklep w tematyce Halloween. Już ostatnią zmianą, która dopiero tak naprawdę nadejdzie, jest to, że kostka z wyspą nad zalewem zdobyczy prawdopodobnie będzie się przemieszczać. Jeśli wejdziemy w tryb powtórki, to czasami wyspa nad zalewem zdobyczy może przenieść się nad słone strzechy, ale to niestety tylko na mapie. W samej grze wyspa pozostaje na swoim miejscu. Tak czy siak, to nam zdradza, że ta latająca wyspa to oddzielny obiekt na mapie, który twórcy gry mogą swobodnie przemieszczać, co oznacza, że tak w przyszłości może się stać. Co ciekawe, za każdym razem przemieszcza się ona na słone strzechy, a jest to miejsce, w które to podczas mojego live'a przed pojawieniem się kostki raz uderzył piorun z wyrwy na niebie. Co to może oznaczać? Zobaczymy. I na koniec, brakuje kamiennych głów i wyrw. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.